Ten rok w pierwszym kwartale pokazuje nam wzrost dużych ataków wolumetrycznych, czyli takich, które przez dużą ilość ruchu atakują infrastrukturę firmy. Potrafi to doprowadzić do zablokowania strony, tudzież urządzeń typu switche, routery. W 2017 roku zaobserwowaliśmy wzrost ilości ataków o 64%. To jest bardzo duży wzrost. Nie ma chyba firmy, która mogłaby powiedzieć, że nie jest potencjalnie zagrożona. Ataki wolumetryczne typu DDoS, które mają na celu uniedostępnienie stron, tudzież aplikacji, bankowości, są jak najbardziej dedykowane. Ataki w warstwie siódmej, typowo na aplikacje, mają miejsce kilka razy w ciągu minuty albo kilkadziesiąt razy w ciągu minuty. Obszar EMEA tutaj jest jak najbardziej na pierwszej linii frontu, znajduje się w nim również Polska. 51% tych ataków było obserwowanych w roku 2017. 2018 sprowadza nas do powrotu dużych ataków wolumetrycznych. Cyberprzestępcy stosują coraz bardziej zaawansowane metody ataków, dlatego bardzo ważnym jest, aby specjaliści odpowiedzialni za sieci IT podnosili swoje kwalifikacje. W tym celu F5 Networks ogłosiła niedawno program SuperNetOps. Jest to program darmowych szkoleń, dedykowany właśnie dla ludzi odpowiedzialnych za sieci IT. Dzięki tym szkoleniom specjaliści odpowiedzialni za działanie sieci będą mogli szybciej dostrzegać oraz reagować na pojawiające się ataki.